Cześć, witam Was serdecznie. Połączymy się z Rafałem. Cześć, Rafał. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Widzisz, ty jesteś w wakacyjnym nastroju, w wakacyjnym plenerze. Natomiast my tutaj, wiesz, ciężko pracujemy, ale nie, ty też ciężko pracujesz. Rafał, jakie ty masz z kolei takie, bardzo krótko, swoją opinię, wrażenia po wystąpieniu właśnie naszego dzisiejszego gościa na konferencji Hotel Meeting? Rafał, przysłuchiwałem się temu, co mówiłeś, absolutnie. Ania jest osobą, z której można czerpać garściami. Po prostu to, co mówiła i to, w jaki sposób, z jaką łatwością można zrozumieć potrzeby gości. Myślę, że to dla naszej branży chorykowej jest absolutnie wejście na wyższy poziom zarządzania, wyższy poziom gościnności, wyższy poziom w ogóle budowania relacji z ludźmi. Mówię nie tylko z pracownikami, ale też właśnie z naszymi gośćmi. Więc przyznam, że jestem bardzo, bardzo ciekawy tej naszej dzisiejszej rozmowy. Jestem przekonany, że będzie wiele fachowej, konkretnej wiedzy. Oczywiście my rozmawialiśmy już, znamy trochę czerwony mózg, zielony, niebieski, natomiast jestem przekonany, że Ania dzisiaj powie trochę więcej naszym słuchaczom. Właśnie w jaki sposób rozróżniać tych gości, no i jak wyprzedzać ich potrzeby. No dobra, to włączymy się za nią w takim razie. Halo, halo, dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, witajcie. Enjoy. Ja też trochę wakacyjnie. Tak, no to ci, którzy byli na naszej konferencji, no to już widzą znajomą twarz, w zasadzie wszystkie trzy twarze. Natomiast ci, którzy nie mieli okazji być na konferencji, no to polecamy, aby teraz nadstawiać uszu, skupić się na tym, o czym będziemy tutaj rozmawiali. No chyba porozmawiamy o mózgach naszych gości, dając im szansę też i sobie dając szansę, żeby tą wiedzę wykorzystać w praktyce. Mówiłaś, zanim uruchomiliśmy nagrywanie, że zaczniemy od pewnych jakichś takich podstaw, tak? I tutaj nie chciałbym, żeby ktokolwiek z naszych widzów się zniechęcił, że teraz będziemy o jakichś tam teoriach mówić i tak dalej. Wsłuchajcie się w to, co Ania ma do powiedzenia. Po pierwsze, mówi bardzo ciekawie i bardzo wtrąca wiele ciekawych anegdot, nawet humorystycznych. A po drugie, jest pewna baza, która jest absolutnie potrzebna do tego, by zrozumieć, jak budować relacje z gośćmi tak naprawdę. Więc Aniu, no to proszę, oddajemy Tobie głos. Ale jeszcze zanim Aniu zaczniesz, to ja tylko proszę. Mam jedną prośbę. Moi drodzy, ponieważ tutaj będzie bardzo dużo fachowej wiedzy, mówię do naszych słuchaczy, zachęcam, żebyście mieli coś do pisania, żebyście coś mieli pod ręką, bo naprawdę Ania daje gotowe rozwiązania. Tam się pojawiają konkretne rzeczy, które mogą Wam bardzo szybko pomóc, dlatego też jeżeli chcecie, żeby ta wiedza weszła Wam w nawyk, żeby weszło Wam wręcz Wasze dendryty, to zachęcam, żebyście to napisali, ponieważ właśnie słowo pisane dłużej zostaje w Waszym mózgu, więc myślę, że Ania to potwierdza, a równocześnie zachęcam do tego, żeby właśnie dzieliła się wiedzą, a równocześnie, żebyście Wy jak najwięcej z tego skorzystali. Aniu, oddajemy Tobie głos, ale zastrzegamy sobie prawo do zadawania Ci w trakcie pytań, więc będziemy się wtrącać, przepraszam najmocniej, ale będziemy się od razu gdzieś tam tak, nawiązywać do takich praktycznych pewnych zjawisk czy zachowań, z którymi hotelarze czy restauratorzy mają na co dzień w swojej pracy do czynienia i będziemy pewnie o to chcieli wypytywać, ale oddajemy póki co Tobie głos. Super, doskonale, dziękuję bardzo. Zacznę jak zaczyna zwykle Brian Tracy. Jak to cudownie, że żyjemy w tak niezwykłych czasach, bo dzięki temu wszystkiemu, co dzisiaj mamy wokół, między innymi tomografii komputerowej, rezonansowi magnetycznemu, my jesteśmy w stanie zobaczyć dzisiaj swój własny mózg. A obejrzenie mózgów naszych gości, no to już jest w ogóle super wiedza. No i teraz, gdybym miała wyjaśnić jakieś takie podstawowe elementy, to być może czasami zadajemy sobie pytanie, kiedy pojawia się u nas nasz gość, dlaczego ten człowiek wydaje się taki niesympatyczny. Ani razu się nie uśmiechnął, odpowiada zdawkowo, króciutko, szczegóły jakieś potrzebuje, drąży jakieś dziwne pytania, jakie składniki tam się znajdują w jakiejś potrawie w restauracji hotelowej, albo dlaczego właśnie w jego pokoju jest taki, a nie inny sprzęt. I my sobie myślimy, trudny gość, niefajny
kolejny gość, a tak naprawdę tu chodzi o jego mózg. Inna grupa to w ogóle przyjeżdża i ciągle chce pokój 401 i w ogóle w restauracji zamawia ciągle to samo danie. I te dzieci, które tam są, są po prostu mega ważne, jeszcze psy i inne zwierzęta, najchętniej by wszystko zabrali. To też mózg naszego gościa. No i ta grupa, która jak przyjeżdża, oczekuje, żeby ich traktować czerwonym dywanem, żeby od razu było na maksa prestiżowo, wyjątkowo, z wysokim statusem i czują się urażeni, jeżeli ktoś nie powtórzy, że witamy naszych wyśmienitych, szanownych, oczekiwanych gości, którzy należą do strefy naszych VIP gości. I to znowu mózg. Rafał, to przepraszam, że od razu wejdę w słowo. Rafał, widzisz oczami wyobraźni od razu takich gości, jakby wiesz, o czym Ania tutaj mówi? Faktycznie oni są w restauracjach, są w hotelach? Nie, no oczywiście, znaczy wiesz, ten gość niesympatyczny, taki od razu z założenia, który mówi, a tu jest brudno, tu jest krzywo, to nie pasuje, albo widzieliście tam na wejściu, nikt nie wita tych gości, oczywiście to my to znamy i absolutnie to są osoby, które się pojawiają w restauracjach, ale już wiesz co, nie mogę się doczekać, co dalej zrobić, wiesz, bo oczywiście to jest wiedza, która nam pozwoli jakby od razu wyprzedzać potrzeby tych gości, ale jak najbardziej, tacy są. Jest ich bardzo dużo. Okej, dobra, Ania, wracamy do Ciebie. Tak, wszyscy mamy mózgi, daj Boże, nie tylko je nosimy, ale też używamy, więc jakby ta wiedza jest w stanie dać nam od razu po pierwsze uspokojenie samego siebie, że to nie jest nasza wina, że ktoś się w taki sposób zachowuje, a po drugie też troszeczkę usprawiedliwić w cudzysłowie tego naszego gościa, że to nie jest żadna jego zła intencja czy złe zachowanie, on po prostu tak ma. No i teraz mówi się o tym, że każdy z nas ma swoją osobowość. I ta osobowość to są dwa składniki. Jeden składnik to są wszystkie nasze doświadczenia życiowe, czyli nasz charakter. I tu jesteśmy zmienni, czyli możemy być mili, niemili, możemy być wyedukowani bądź nie, możemy mieć nawyki, przekonania jakieś i tak dalej, i tak dalej. Ale drugą częścią naszej osobowości jest część stała naszej osobowości, czyli właśnie coś, co nazywane jest naszym DNA. Taką strukturą funkcjonalną mózgu, najkrócej temperamentem, a w moim języku biostrukturą mózgu. No i to jest coś, co ma każdy człowiek, każdy homo sapiens, więc to nie są wybrane osoby. I nasz mózg tak się ukształtował, że my mówimy o jednym mózgu, a tak naprawdę mamy trzy mózgi, trzy mózgowia. Mamy swój pień mózgu, mamy swoje międzymózgowie i swoje kresomózgowie. I badania, które są prowadzone już od lat 70. poprzedniego stulecia, czyli od ponad 40 paru lat, pokazują jasno, że u większości z nas jeden z mózgów jest silniej rozwinięty, drugi jest subdominujący, a trzeci jest najsłabszy. Są też ludzie, którzy mają dwa mózgi silnie rozwinięte i 10% ludzi ma tak zwaną trójdzielną budowę mózgu, czyli potrójną biostrukturę. No i teraz tym mózgom w narzędziu, którym ja się specjalizuję, nadano kolory, czyli w różnych testach osobowości mogliście poznać 4 kolory czy 8 kolorów, a tutaj kolor oznacza po prostu obszar mózgu. Czyli jeżeli mówimy o pniu mózgu, będziemy używać skrótu myślowego zielony mózg, kiedy mówimy o międzymózgowiu, będziemy używać skrótu myślowego czerwony mózg, a mówiąc o kresomózgowiu, będziemy używać skrótu myślowego niebieski mózg. No i w zależności od tego, który mózg u nas dominuje, no to my albo jesteśmy tym klientem z czerwonego dywanu, albo po prostu całą ferajnę i rodzinę i wszystkie dzieci zabawiamy w okolicy i w ogóle jesteśmy cały czas uśmiechnięci, albo po prostu mamy wycofaną taką postawę, no i czasem czepiamy się drobiazgów i szczegółów, tak bardzo ogólnie. I tutaj właśnie, żeby to jakby usystematyzować naszym słuchaczom, żeby oni wiedzieli, jak będziemy o tym mówić, jakbyś mogła, proszę, dać taki właśnie klasyczny przykład właśnie takiego, nazwijmy to, no zacznijmy od początku, czy od pnia mózgu, czy od tego zielonego mózgu. Co to jest za typ człowieka, typ gościa? Mówimy o tym DNA, czyli coś, co jest raczej niezmienne, coś, czym my jesteśmy, rodzimy się, chociaż nie wiem, czy to jest niezmienne, ale rozumiem, że jest, tak? Badania mówią, że to jest niezmienne. Właśnie, żebyś nam wyjaśniła, żeby wyjaśniła też naszym słuchaczom. A może da się na tym, zapanować, może da się zmienić swoje, właśnie nie wiem, jak to nazywać w związku z tym, no bo zmienić mózgu nie mogę, ale czy da się zmienić, no właśnie, nie wiem, pewne cechy, pewne moje reakcje na pewne zjawiska, czy nie?
Tak, to jakby pierwszy odpowiem na pierwsze pytanie, potem na to drugie, czy da się to zmienić. Pierwsza rzecz jest taka, że rzeczywiście jak rozpoznamy takiego gościa, który może mieć najsilniej rozwinięty pień mózgu, pamiętając oczywiście, że mamy wszystkie trzy mózgi i nikt z nas nie jest wróżką, żeby też, wiecie, od razu skanować gościa, ale na co zwrócić uwagę? Na pewno osoba, która ma dominujący pień mózgu, czyli zielony mózg, to jest ktoś, dla kogo bardzo ważna jest przeszłość. Czyli on na wejściu od razu powie, ja już tu u was byłem 5 razy, ja w ogóle uwielbiam, nie wiem, waszego fondanta z lodami. I w ogóle najbardziej niesamowite jest to, że jak do was do spa się schodzi, czy tam dalej jest ta pani Marysia, która tak świetnie masuje. Czyli on cofa się do tego, co było. Jest skoncentrowany na przeszłości. To jest osoba, dla której bardzo ważne jest to, że inni ludzie mogli jej polecić nasz hotel. Czyli ona znowu na wejściu powie, ja w ogóle to do państwa przyjechałam, ponieważ moja przyjaciółka, która w ogóle mieszka w górach i zaczyna całą historię opowiadać tej przyjaciółki, ona mi powiedziała, że do waszego hotelu mam przyjechać, bo to jest po prostu przemiła atmosfera. To jest ktoś, dla kogo właśnie atmosfera, relacje, bliskość, taka dbałość, przyjemność w obyciu będzie kluczowym elementem. To jest ktoś, kto prawie zawsze przyjedzie z ferajną znajomych. Bo ja tutaj powiedziałem koleżance i my przyjechaliśmy całą grupą przyjaciół do państwa. I te wszystkie historie, klejenie tych historii w różne takie właśnie wątki, wielowątkowość, gadulstwo, to jest właśnie taka kwestia związana z tym zielonym mózgiem. Naprawdę wiecie, że wiem, co mówię, bo to jest mój dominujący mózg i chyba tylko nie mój, Rafale. Tak jak patrzę tutaj na Rafała P, to tak czuję, że tutaj jest nam blisko. I to jest taki typowy zielony gość, on nawet jeżeli ma, jest niezadowolony albo coś jest nie tak, jak on by chciał, to on to nam demonstruje w taki sposób przepraszający. Przepraszam, ale chciałbym tutaj dopytać, bo tam prosiłem, żeby w pokoju było łóżeczko, a go nie ma, czy moglibyście państwo? Czyli on w taki sposób nawet rozpatruje większość skarg czy niezadowoleń. Czyli tutaj w relacji bardzo łatwo taką osobę rozpoznać. To jest ten zielony mózg. Czerwony mózg. Ja tylko dodam jeszcze tego zielonego, czy zgodzisz się ze mną, Aniu, że ten zielony mózg to jest taki gość, który, co mówiłaś, właśnie to gadulstwo, że on przyjdzie, on zagada, on też ma potrzebę bliskości, on potrzebuje dotykać czasem obsługę. Obsługa się czasami denerwuje, że on klepie, poprawia, zdejmuje włosy, jakieś takie poprawia koszulę i tak dalej. Jest taki bardzo, chce być blisko. A równocześnie uwielbia zdrobnienia. To też jest coś, czego na co my jesteśmy wyczuleni. Laleczko, słoneczko, kochanie, kaweczka, kaczuszka, ziemniaczki. Taki jest bardzo, bardzo, bardzo relacyjny, ale też jest wielowątkowy, prawda? Zauważyła, pewnie potwierdzisz, że kiedy się rozmawia z tym gościem, to on tak opowiada nam historię, po czym, ale dlaczego ja to powiedziałem w ogóle? Bo ja właściwie nie wiem, czy ja byłam z pieskiem, czy bez pieska? W ogóle taki jest cały czas gdzieś tam w tym takim słowotoku, taki dużo, dużo mówiąc. Tak, słuchajcie, ale się... ja mam pytanie odnośnie, no rozumiem, ludzi z tym zielonym mózgiem, tak, czy zielone osoby, no to rozumiem, że możemy te osoby zdefiniować jako osoby przyjazne? Czy tak, to zupełnie, możemy. Tak? Tak, czyli otwarte, przyjazne. Tak. Jeżeli wychwycimy, że to jest osoba, która ma te cechy, które przed chwilą wymieniliście, to gadulstwo, taka otwartość, czy taki, a nie inny sposób załatwiania pewnych, nie wiem, reklamacji, czy uwag i tak dalej, no to powinno to nam od razu, nie wiem, pracownikowi recepcji albo kelnerowi zapalić takie światełko, to jest fajna osoba. Tak czy siak załatwimy, zawsze się dogadamy i nie będzie problemów z tą osobą. Może tak być, to jest takie pierwsze wrażenie rzeczywiście, że to jest ktoś taki bardzo relacyjny, zagadujący, tak, o, pani Rafale, widzę tutaj na identyfikatorze, mogę pani Rafale, tak, albo pani Madziu, nie Magdalena, pani napisała Magdaleną, pani Madziu, pani Magdalenko. Ja oczywiście przerysowuję pewne rzeczy, tak, bo nie każdy zielony tak zrobi, bo po to mamy tą drugą część osobowości, którą jest charakter, żeby pracować nad pewnymi rzeczami, które nie do końca mogą być siłą i mocą naszej biostruktury. Natomiast rzeczywiście jakby składając to do całości, najczęściej taką osobę poznamy. Mówi się o tym, że to jest klient, gość najmniej problemowy, ponieważ on nawet jak ma problem, to sam jest mu źle, że musi ten problem zgłosić. Już naprawdę sam będzie próbował go rozwiązać, zanim w ogóle przyjdzie i powie, że taki problem jest.
tak? Więc to jest taki, myślę, bardzo ważny element. I ale Aniu, jest... zgodzisz się, przepraszam, że wchodzę, bo tutaj taka bardzo szybka myśl, wiesz, bo zapaliła się lampka, od razu już muszę zapytać, ale bo to, co powiedział Rafał, nam się wydaje, że to jest taki gość, bardzo taki właściwie grzeczny, można powiedzieć, bardzo łatwy w komunikacji, ale właśnie, czy przypadkiem tu się nie pojawia pewne zagrożenie, że on jest trochę taki, wiesz, co innego mówi, a co innego myśli. On na przykład, jak go urazimy, albo na przykład zapytamy go w restauracji, jak panu smakuje, on mówi, no dobra, czemu pan nie zje? Ta porcja była za duża, nie? Ale tak naprawdę to on co innego mówi, a co innego myśli. I on to są tacy goście, którzy nie powiedzą nam wprost, ale potem no, potrafią na przykład nie przyjść do restauracji. A dlaczego pan nie przychodzi? A to już moja sprawa, już tak nie są gotowi do dzielenia się tą wiedzą. Co o tym myślisz? Ja myślę, że generalnie to może dotyczyć każdej z biostruktur, też tej biostruktury z trzeciego mózgu, natomiast zgadzam się absolutnie z tym, co powiedziałeś, że to jest człowiek, który po pierwsze jest pożądany przez wielu różnych klientów, czyli wielu restauratorów, wielu hotelarzy chciałoby tego gościa mieć, bo z nimi jest łatwa dość komunikacja, natomiast pamiętajmy o tym, że to jest mózg, który jest bardzo mocno skoncentrowany na przeszłości, czyli jeżeli on tu i teraz doświadczy czegoś, co nie było fajne, miłe, sympatyczne, został źle potraktowany, to tak jak ty powiedziałeś, on po prostu tam nie wróci, nawet nie składając żadnej skargi, czy nie mówiąc, że mi nie pasowało, on po prostu się wycofa. Prawdomówność i szczerość, myślę, że to może dotyczyć każdej z biostruktur rzeczywiście, natomiast tej biostrukturze jest najtrudniej powiedzieć, spojrzeć w oczy temu miłemu panu kelnerowi, powiedzieć, no wie pan, no generalnie to było niedogotowane, tak, albo warzywa nie były al dente, tylko były po prostu niedogotowane, a stek miał być medium, a po prostu z niego się leje krew. Więc raczej tego nie powie, bo jemu jest w jego też jakby naturze nie robienie przykrości drugiemu człowiekowi. Tu jest też empatia, wspieranie, pomaganie, budowanie, praca zespołowa. To jest charakterystyczne. Ale tak jak jest dokładnie, jak powiedziałeś, ja sama się właśnie złapałam na takiej myśli, że rzeczywiście pytano mnie, czy mi smakowało. Powiedziałam, że okej, że w porządku, że dziękuję, ale już tam nie wróciłam. I to coś w tym rzeczywiście jest. To muszę przyznać, że złapałam się sama na tym teraz. No to mamy jakby piękną charakterystykę zielonych, fajny, przyjazny gości hotelu i restauracji. Natomiast musimy bardzo, bardzo uważać, bo jeżeli no zagra, coś nie tak zagra z usługami, które świadczymy, no to nie uzyskamy pewnie informacji zwrotnej, co więcej, no ta osoba może w milczeniu obrazić się na nas w cudzysłowie i więcej nie skorzystać z naszych usług, więc mamy taką definicję gościa zielonego, pokrótce. Tak, idźmy dalej, tak? Kolejny kolor. Kolejny mózg to jest międzymózgowie, czyli klient, o którym mówimy, że ma dominujący czerwony mózg, znowu umownie. No i to już jest zupełnie inny klient, tak? To, czy gość. To już jest osoba, która jest bardzo skoncentrowana na tu i teraz. Czyli tu i teraz przyjechałam do tego hotelu, więc oczekuję, że to będzie czas, w którym ktoś na mnie zwróci uwagę. Nasz czerwony mózg bardzo potrzebuje atencji, bardzo potrzebuje bycia docenionym, potrzebuje prestiżu, statusu, wyjątkowości. To jest klient, który tu i teraz potrzebuje, żeby jego potrzeby były spełniane. Bardzo często w wielu krajach jest tak, że na pewne rzeczy trzeba czekać, jak pewnie wiecie i sami doświadczyliście, ponieważ południowcy tak na przykład mają, że mówią, dole, to tam z czasem przyniesiemy, no to dlatego mózgu on nie będzie czekał. On chce natychmiast, niecierpliwość, potrzeba aktywności, dynamiki, ruchu. Też bardzo silne samopotwierdzenie jest tutaj. To jest taki mózg, który lubi mieć rację, lubi wygrywać, lubi kiedy to on zauważył coś, on na coś zwrócił jakby czy uwagę, czy też jemu coś się wydaje. Więc to jest klient, z którym dość łatwo jest wejść w konflikt, jeżeli tylko sami jesteśmy też tacy nastawieni na dyskusję. Wiecie, no czasami goście zwracają uwagę na coś, co nie jest prawdą, albo coś, co się rzeczywiście nie wydarzyło. I takiemu gościowi nie można prosto w oczy powiedzieć, panie, głupoty pan opowiada, tylko trzeba go wypytać, zwrócić uwagę, powiedzieć, że dziękujemy,
że jesteśmy wdzięczni bardzo za taką informację. Najszybciej jak się da sprawdzimy, o co chodzi i wrócimy do Pana z informacją zwrotną. Proszę oczekiwać, na pewno tej skargi czy tej uwagi nie zostawimy gdzieś tam z boku. To jest gość, który częściej wybiera usługi premium. To jest gość, któremu łatwo jest dosprzedać coś, co podniesie jego status. To jest gość, dla którego liczy się też tempo, w którym załatwiamy jego potrzeby. Czyli jeżeli on zamówił, powiedział, że jest bardzo głodny, to stanięcie na rzęsach, żeby on dostał to jedzenie bardzo szybko, na przykład do pokoju hotelowego, jest tutaj elementem kluczowym. No i pamiętajmy, że tutaj emocje grają dużą rolę, więc to może być też gość, który się spieni, który potrafi nam przy recepcji wyrzucić w obecności innych, jeżeli jego emocje pójdą bardzo wysoko w górę. Pamiętajmy oczywiście, że jest mnóstwo osób o tej biostrukturze, kulturalnych też, pełnych szacunku, ale oni wtedy są tacy bardzo krótcy, oni wprost nazywają rzeczy po imieniu i z kamiennym wyrazem twarzy mają swoje oczekiwania, czego ja chcę, czego ja oczekuję, bo ja jestem tu ważną osobą, tak w totalnym skrócie. Czy to są, Aniu, tacy goście, tak jak z tego, co mówisz, tak staram sobie wyobrazić te osoby i na przykład przypomina mi się taka sytuacja, że przychodzi i mówi najdroższego szampana, cena nie wiadomo. To jest ten typ, nie? To jest ten typ, który przychodzi i mówi, kiedy podajemy mu wino i podajemy mu jakieś wino z tak zwanego top selection, ze specjalnej oferty, to wtedy specjalnie na ten stolik podajemy inne szklanki, wyższe szklanki, takie tak zwane bomby. Czyli rozumiem, że ten gość wtedy mówi, o, widzą mnie wszyscy, widzą, że ja tutaj piję najdroższe wino. Często to są osoby, które ja tego też czasem doświadczam, potrafią podjechać pod samą restaurację swoim samochodem, żeby wszyscy widzieli, tu jest moje auto, to jestem ja. Ja jestem człowiekiem sukcesu. Czy to jest to, o czym mówisz? Absolutnie, tutaj jednym z motywów decyzyjnych jest właśnie status i prestiż. Jeżeli tego nie uzyska ten nasz klient czy ten nasz gość, to nie będzie w stanie z nami być w relacji. Pamiętajmy tutaj oczywiście też o tym, że ta druga część osobowości pozwala wielu osobom z dominantą czerwoną nie mieć już takiej potrzeby podjeżdżania pod tą restaurację, tak? Bo on już wie w środku, ale tak, zgadzam się absolutnie, często kluczyki wyrzucone na stoliku, jeden telefon, drugi, trzeci, otwarty portfel z kartami kredytowymi, wybieranie potraw nie od lewej, tylko od prawej, sprawdzając, gdzie tutaj jest najdroższe szampan, to są ci, którzy sobie życzą stolik nad brzegiem morza, nie interesuje ich, ile to będzie kosztowało, ta kobieta ma zobaczyć, tak, czy ten facet ma tutaj po prostu dostać coś, co jest najlepsze, najlepsze kwiaty, proszę przygotować specjalnie dla mnie. Tak, to jest dokładnie najczęściej ta biostruktura. Ale tu zgodzisz się ze mną, że tutaj się też pojawia mała pułapka, bo z naszego punktu widzenia nam się wydaje, że to jest gość majętny, że to jest gość, który ma pieniądze, to jest gość, który, a on tak naprawdę chce robić wrażenie, bo czasami zdarzyło mi się kiedyś, gość mi proszę najdroższego szampana w restauracji, kelner podał mu najdroższego szampana, on patrzy na cenę, tam było Dom Pérignon 1200, a on mówi, ale ja nie chciałem tego, ja chciałem ten za 120, ale to nie był szampan, tylko wino musujące, ale ponieważ jego poczucie najdroższy w karcie i że był najlepszy, właśnie żeby tutaj warto chyba wspomnieć o tym, żeby zapalała nam się czerwona lampka, że to jest gość, żeby lepiej pokazać mu ile to kosztuje, ale jak najbardziej dyskretnie, żeby nie miał takiego poczucia, że my go oceniamy, czy go stać, czy go nie stać, tylko żeby rzeczywiście mieć święty spokój w przyszłości, żeby niechcący nie zrobić sobie krzywdy. No, na bardzo ważną rzecz zwróciłeś uwagę, kiedyś rozmawiałam z branżą finansową właśnie w obszarze trzech kolorów mózgu. No to niestety bolesne, ale prawdziwe. Większość osób, która nie spłaca kart kredytowych albo ma problem ze spłaceniem kart kredytowych, to jest nasz czerwony mózg. Czyli rzeczywiście zastaw się, a postaw się. Nie pokaż, że ciebie nie stać i to jest ogromna pułapka. Tutaj wiele inteligencji finansowej jest potrzebne i własnego też takiego schowania ego i zdrowego poczucia własnej wartości, żeby powiedzieć: rzeczywiście, chodziło mi o dobry szampan, ale ten miałem na myśli. I rzeczywiście tutaj ktoś, kto ma dużo doświadczenia, potrafi z takiej sytuacji wybrnąć, tak żeby ten gość nie poczuł się źle, bo jeżeli on się poczuje źle przez nas potraktowany na zasadzie właśnie jego tego prestiżu i statusu, to ten gość już tutaj do nas nie wróci. Absolutnie.
bo będzie się wstydził. On po prostu będzie się wstydził, a jeżeli my go z szacunkiem potraktujemy, rozumiejąc, że nie każda biostruktura czerwona to jest gość niezwykle majętny, bo to nie jest po prostu prawda, bardzo wielu zielonych i tej trzeciej biostruktury niebieskiej jest też majętnych. Natomiast tu jest kwestia tego, jak ta osoba zostanie jakby w finale, jak się poczuje w relacji z nami. I to mega ważną rzecz tutaj poruszyłeś. Bo to, no to mamy, są... mamy scharakteryzowany kolejny kolor w takim razie. Przechodzimy do trzeciego, tak? Ostatniego. Trzeci mózg to jest nasze kreso mózgowe, to jest nasz najmłodszy mózg, nowa kora. To jest mózg, który został oznaczony na niebiesko, czyli mówimy o kliencie takim, że jest niebieski. No i tutaj rzeczywiście bardzo łatwo takiego klienta rozpoznać, ponieważ bardzo często jest to klient, który mocno patrzy w przyszłość. Czyli on prawdopodobnie rezerwując nocleg, czy rezerwując wakacje, restaurację, on raczej z biegu nie przyjdzie do restauracji i nie powie, właśnie wpadliśmy na pomysł, żeby zjeść u Państwa kolację, tylko on zadzwoni ileś dni wcześniej, albo często nawet tygodni, po to, żeby zarezerwować stolik, powiedzieć o szczegółach, on wspomni, że to jest, nie wiem, rocznica ślubu, i że on bardzo prosi, żeby były błękitne serwetki, ponieważ jest to ulubiony kolor małżonki. I on by bardzo chciał, żeby tego dnia zamówić takie i takie dania, czy Państwo będziecie na to przygotowani, czy się nie okaże, że na przykład nie będziecie mieli steka, i tak dalej. I tak dalej. To jest gość, który częściej na poziomie komunikacji jest schowany do środka. Dużo bardziej skryty, dużo bardziej powściągliwy. On nam nie będzie opowiadał, jaką to on drogę przejechał, gdzie się zatrzymywał i co jadł. Często są to goście, którzy przyjeżdżają w mniejszych grupach. Czasem jest to nawet pojedyncza osoba, która przyjeżdża sama odpocząć. Albo para na przykład, która gdzieś tam będzie razem sobie funkcjonowała. Bardzo często oni cały pobyt już sobie planują od razu, pierwszego dnia albo nawet jeszcze przed przyjazdem, czyli że trzy razy będą chcieli masaż, będą chcieli gdzieś pójść na spa, w których godzinach co jest czynne, kiedy są wydawane posiłki, a kiedy jest zamknięta restauracja. I czasami recepcjonista jest zniecierpliwiony, że ktoś zadaje tyle pytań, a nasze kreso mózgowe po prostu potrzebuje się osadzić w nowej rzeczywistości i potrzebuje tych wszystkich pytań. I to są często pytania bardzo szczegółowe. I to jest gość, który zauważy drobiazgi, szczegóły, takie niuanse. I on bez mrugnięcia okiem, bez wyrażenia nawet mimiki twarzy, powie nam, co mu nie pasuje. I to często będzie chłodne, często takie bezuczuciowe, emocjonalne. Nam może być nawet przykro, że on przychodzi i przechodzi na przykład przez lobby hotelowe. My mówimy z uśmiechem dzień dobry, a on bez uśmiechu, nawet patrzenia na nas, odpowie dzień dobry. I to nie oznacza, że on jest nieuprzejmy, tylko jego mózg nie ma potrzeby ciągle bycia w atencji. To są klienci, goście restauracyjni, którzy się bardzo denerwują, kiedy czwarty raz podchodzi kelner i pyta, czy wszystko jest dobrze, czy czegoś Państwo potrzebujecie. Wiecie, on jest w stanie powiedzieć, jak będę czegoś potrzebował, to Pana poproszę. Więc też tutaj trzeba być bardzo uważnym, jak gość reaguje właśnie na to nasze zainteresowanie. No i tutaj rzeczywiście oni są bardzo nastawieni na taką logikę. Wszystko musi być procesowane, układane, przyczyna, skutek, dlaczego coś się stało, jak to Państwo robiliście. Czy takie osoby, tak jak powiedziałeś, że przed przyjazdem na przykład do hotelu one planują swój cały przyjazd, pobyt, dokładnie ile masaży, co, kiedy, godziny i tak dalej. Czy takie osoby są skłonne, podatne na ewentualne zmiany tego planu? Czy jeżeli no niestety z powodu jakiejś awarii, choroby, nie wiem, masażysty na przykład, wypada właśnie taki punkt programu, no to w ich odczuciu, w ich mniemaniu no odbywa się pewna katastrofa i generalnie, wiesz, no już jest zły odbiór całej usługi. Czy da się im wprowadzić i zaprogramować no, pewne zmiany? Czy jest to jednak trudne? Rafał pyta o siebie. Jest to dla nich trudne, dlatego też, że jakby ich plan jest bardzo precyzyjny i nasz niebieski mózg nie lubi zmieniać planu. Natomiast można to oczywiście zrobić, tylko trzeba to zrobić w umiejętny sposób. Jak się to rozumie, to wystarczy takiemu gościowi powiedzieć, wie pan co, istnieje ryzyko czy prawdopodobieństwo, że jutrzejszy zabieg mamy pod znakiem zapytania, ponieważ rozchorowała nam się pani masażystka. Proszę wziąć pod uwagę, że może nastąpić jakieś przesunięcie, czyli jeżeli my
wyprzedzimy, że istnieje jakiekolwiek ryzyko, to taka osoba bierze to już pod uwagę. Najgorsze, co możemy zrobić w biostrukturze kresomózgowia, to ktoś schodzi, a my informujemy, że no przykro nam bardzo, ale pani nie dojechała i my nie mamy planu B. A ten mózg ma prawie zawsze plan B. Jak nie ma B, to ma jeszcze C, D i kilka innych planów. Więc my też na takiego gościa powinniśmy taki plan awaryjny mieć. Zrobić wszystko, żeby tego planu mu nie zmieniać, a jeżeli już musimy, trzeba go wcześniej w jakiś sposób uprzedzić. Ja jak jadę do mojego klienta, który ma właśnie biostrukturę niebieską i na przykład wsiadam do samochodu, zaplanowałam sobie dojazd, ale widzę, że po drodze coś się wydarzyło. Nie wiem, że jest jakiś korek, jest jakiś wypadek i ja już widzę, że mi się obsuwa ten czas. I nawet jeżeli jeszcze mi pokazuje moja nawigacja, że ja będę 15 minut przed czasem, to ja do takiego klienta dzwonię i mówię tam: Pani Janie, jestem w drodze, wszystko wskazuje na to, że będę punktualnie, ale mam informację, że nie wiem, na czerwono pokazuje mi się fragment drogi. Chciałabym uprzedzić, żeby Pan nie był na mnie zły, żeby Pan nie czekał, że może się taka sytuacja zdarzyć. Jeszcze nigdy nikt nie potraktował mnie niefajnie, kiedy się nawet spóźniłam, ale ta osoba była uprzedzona i wiedziała. Ja już nie mówię, że to w ogóle kultura osobista, tak? Do każdego z mózgów wymaga takiego podejścia, ale szczególnie do takiego naszego klienta. Aniu, bo wiesz, bo tutaj mówimy cały czas o naszych gościach, czyli mówimy o tym, jak goście się zachowują, ale przecież my też jesteśmy ludźmi. My też mamy nasze mózgi. I teraz tak się, jak powiedziałaś o tym, że pani recepcjonistka powiedziała, niestety masaż odwołany, to w pierwszej kolejności, na pierwszym moja myśl była, to odpowiedziało dokładnie kresomózgowie. Czyli rzeczowo, krótko i chłodno. I teraz pytanie, jak to połączyć? No wiecie, jeżeli mówimy o zielonym mózgu i ten przysłowiowy masaż został odwołany, to tutaj pamiętajmy, że jest ważna relacja dla takiej osoby, więc istotnym jest, żeby z tą osobą porozmawiać i możemy do takiego człowieka powiedzieć: Pani Małgosiu, mamy kłopot. Rozchorowała nam się masażystka. Pani masaż stoi pod znakiem zapytania, ale ja obiecuję, że zrobię wszystko, Pani Małgosiu, żeby Pani była zadowolona, a za chwileczkę podeślemy Pani ulubiony deser w ramach przeprosin, że w ogóle coś takiego się dzieje. I wiecie, taka Pani Małgosia, ona w ogóle będzie najszczęśliwsza na świecie, bo ona dostała swój ukochany deser, dla niej tam ten masaż już może się nie odbyć, bo ktoś relacyjnie z nią porozmawiał. A jeżeli to samo będzie dotyczyło kogoś, kto ma dominantę właśnie międzymózgowe, czyli czerwonego mózgu, to tutaj wiecie, sprawę załatwi voucher na 300 zł, czy tam improwizuję teraz oczywiście, bo to jest z mojego czerwonego mózgu, który w ogóle dla naszego wyjątkowego klienta, taki wstyd, w ogóle taka rzecz się zdarzyła, kompletnie od nas niezależne, Panie Janie, Pan jako nasz VIP-owski klient, jako nasz VIP-owski gość, będzie potraktowany szczególnie dodatkowo, obiecuję, że w zamian otrzyma Pan coś tam, coś tam, coś tam. To jest taka potrzeba wygrania, więc robimy wszystko, żeby ten klient z biostrukturą czerwoną poczuł się potraktowany absolutnie wyjątkowo. Wiecie, zwykle tego nie robimy, ale dla Pana... Chciałbym, żebyś jeszcze na koniec przedstawiania tej charakterystyki trzech kolorów naszego mózgu, abyś zrobiła drobne podsumowanie. Zatem przede wszystkim, podsumowując, pamiętamy, że 10% ludzi na świecie, czyli 10% naszych gości mają potrójne mózgi, więc dawkujemy te informacje bardzo delikatnie. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, pamiętajmy o tym, że jest druga część osobowości, która nazywa się psychologia i to pytanie, czy można zmieniać swoje zachowania, powiem raczej nie da się zmienić biostruktury mózgu, ale można samoświadomie nauczyć się korygować pewne swoje zachowania, które wiemy, że na przykład nam nie służą albo mogą nie służyć innym ludziom. No i po trzecie trzeba pamiętać, że nie tylko gość ma tutaj znaczenie, ale też nasza współpraca w naszym zespole hotelowo-restauracyjnym też ma znaczenie, bo tam też są mózgi i dokładnie te same potrzeby, które są potrzebami naszych gości. Zatem dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Dzięki, wszystkiego dobrego. Dziękuję.